Olix, daj się golnąć ich z motosem. Proszę cię. Gotowy jestem, mam kask, rękawice. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Od nowego kupiłeś? Bączki zrobisz? Jakieś? No. Na takiej to bączki to idą, nie? No. To nie na mokrym asfalcie już mieli nawet. Aha, to nie przewróć się. To jest X Motos 125, tak? Tak, XB38. XB38. O, ładny filterek widzę założyłeś. No. Nie, filterek jest naprawdę. To tu lepiej gąbkowy, wiesz, jakbyś miał. No wiem właśnie. Łysa opona. Bokami tylko trochę wieża, bo trochę bieżnika jest z tyłu. Jak długo go masz? Od kwietnia, niedługo rok. O. I jak ci idzie jazda, powiedz? O, dobrze. Dobrze? Na początku było trochę ciężko, ale już jest dobrze. Jest dobrze. Ciężko ze sprzęgłem. Ale wiesz, na tych oponach to ci będzie tutaj ciężko, kurde, no, trochę, nie? Trochę tak. Nową mam, ale chcę założyć dopiero na wiosnę. Aha, aha. Zakładaj od razu, ja bym nie czekał do wiosny. Wiesz? Ile dałeś za niego? 4800. To jeszcze przy starych cenach, nie? Nie, no on się ciągle taka sama trzyma. Właśnie patrzę, ciągle i taka sama jest. 4800. Tam w salonie dwa kółka kupowałem. Ale wiesz co, ten filterek to sobie zmieni, nie? No wiem, bo właśnie on przepuszcza i sobie tam... No, o, w ogóle wiesz, to on się nie nadaje, bo tutaj no, to zapcha się od razu piachem, kurzem. Szkoda wiesz, żeby no, do silnika się tam podostawało. Jeszcze teraz sobie na gaźnik większy składam. Aha, bo tu jest PZ19 gaźnik, a teraz chcę kupić 26. Uuu, no to skok będzie. No. Większe spalanie, ale też będzie lepiej chodzić. A tak wszystko w oryginale masz? No. Jedynie szpychy jeszcze kilka powymieniałem, bo były, no, połamały się, o. Aha, aha. I nakładki ponakładałem i... Super. Tylko olej zmieniam. Duże koła ma, nie? No, 17-14. No. Nie są takie malutkie. Jest dobrze. Właśnie mi chodziło, żeby 17-14 na tych małych to no, słabo. Jeszcze i tak go ostatnio z tydzień temu podwyższyłem na Amorze, bo był niski, aha, niższy aha, był. I tutaj go podwyższyłem na Amorze i trochę wyższy jest i twarz. No, jeszcze na jeden sezon ci starczy, jak no, nic, nie? A na kole coś próbujesz? A, czasami. Czasami. Ale na nowej oponie lepiej, no, nie? Chyba, że na asfalcie byś chciał, no to może być. Nie. A wiesz co, warto kupić taki? Warto. Polecam bardzo. Polecasz. Jak się dba, to... I na paliwo lać i jeździć. Super. A szpychy popękały z mojej winy, no bo ja nie patrzałem w ogóle, czy są luźne, czy nie. Aha, aha. Czyli jak wszystko się sprawdza, no to jest no, okej. Okay. Bo taki mit chodzi, że w X Motosach to koła i no, ten, koła właśnie są miękkie, lagi też miałem lagę, znaczy nie lagi, tylko felgi. Miałem wygięte felgę, ale też naprostowała ten. Ten pan, co miałby szpychy, to mi też naprostował. Aha, aha. No super, super. To co, miłego upalania Olix i nakręcę filmik, jak ja będę upalał twoim, tylko wiesz co, tu się chyba przewrócę, wiesz? No, będzie tam na asfalt chyba jechać, albo tutaj jest asfalt też fajny, to... Albo przez las pojadę, wiesz? No. Tam się nie wywalę. To nara!
pytać. No. Wszystkie biegi są do góry. Dobra. Dam radę? Da, pan radę. Ja pojadę lasem, wiesz? No. Może nie, tu jest rozrusznik. Aha, rozrusznik jest, dobra. No tutaj trzeba pić. No szybko bierze to sprzęt. No, no szybko. Nie chodzi. Tylko sprzęgło trochę podregulować. Zawija. To już w ogóle ślizgo jest, ale tu, ale zamiast tyłem. Nie no, ja też polecam wam takiego X-Motosa, ja zawsze mówiłem, że X-Motos jest ok. Bardzo mięciutko chodzi, ale wiesz co, ono ci bierze tu już, patrz. No wiem, szybko łapie to. No. Czekaj, zaraz ci je zobaczę. Trzymaj. Wystarczyło na lince podregulować, jest gitara, pany. I hamulec jeszcze tylny. Skupu mu palam. Jeszcze nie wyrżłem, to cud jest jakoś chyba.
Ło. Bo też czuję, że zaraz to się wyrżnę. Olix, zmieniaj oponę i przednia zabawa na tym sprzęcie jest. Chcesz się golnąć? Tam można wjechać w prawo, nie? Jakby się pojechał tu w prawo i tam jest taka przecinka w dół, nie? Aha. Nie, tylko by to zarastało tam, nie? Naprawiłem ci sprzęgło, ci powiem, polecam każdemu szczerze i uczciwie. Na koło spróbuj z miejsca, tutaj sobie wjedź. No. I spróbuj sobie tak, wiesz, jedynka i tak no lekko. Wiem. Sprzęgło już tu ci łapie, wiesz? Możesz sobie tak dwoma palcami normalnie teraz pykać. To delikatnie, żeby cię na plecy nie rzuciło. Ale moc ma, powiem, bardzo fajny motocykl. Polecam. Będę to podstawał cały czas. Tutaj, na takie, tutaj. A tam ci mój jeden ręczny i ogień. Kompresji więcej. Wiesz co? Weźcie lewa. O, poszedł, ty widziałeś? Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.